Witam serdecznie z tej strony Piotr Jeski z kanału PK Sport Match UEFA Nations League Women, czyli Liga Narodów Kobiet, kolejka trzecia. Polska u siebie podejmuje Serbię. O, tu następujące składy drużyn: Bramskie, Drzyniek, w obronie Matysik, Zieniewicz, Włos, Wiankowska, Lafle, Pawolek, Grabowska, Padilla, Pajor, Adamek. Serbki, ustawienie projekt 4-3-3, serbki w składzie: Cetijana, Fratjović, Damjanović, Lović, Poljak, Cankovic, Ilić, Filipović, Mitjović, Demajović, Ivanović. Takie te składy wyjściowe, rezerwowe. Polska: Achcińska, Domin, Jedlińska, Kaletka, Kozak, Sobal, Szemik, Szperkowska, Szymczak, Wróbel. Natomiast serbki rezerwowe to Blagocejewicz, Cawicz, Cawicz, Djordjewicz, Milonewicz, Petronicz, Petrowicz, Skandro, Sermewicz, Stupar, Wlanicz, Wuckowicz. I przechodzimy, siódma minuta, ósma minuta meczu. Polki prawym skrzydłem, Padilla prawym skrzydłem. Mecz rozgrywany w Tychach oczywiście. Padilla zatrzymywana, piłka wyszła na aut, odbiła się od Ivanović i dośrodkowanie. Padilla już ustawia piłkę w prawym narożniku boiska. Nie, to będzie rozgrywała, jednak wykonywała ten rzut rożny Grabowska. Tak, Grabowska. Krótko do Padilli, Padilla na prawej stronie, Padilla wrzutkę w pole karne, uderzenie z główki, a uderzała tutaj Wiankowska, ale piłka niestety przeszła obok lewego słupka Cetiani i ona teraz rozpocznie w ósmej minucie meczu. Polska-Serbia 0-0, tak, Wiankowska. Cetić rozpoczęła, Polki przejęły, Pajor, kiwa się tutaj, podała, jeszcze Pajor zgranie tam od Pawolek, ale ta piłka cofa się do Naziemkiewicz, do Wos, Wos, do Wiankowskiej, Wiankowska, dobrze tutaj, do Pawolek rozgląda się, jest dogranie na lewą stronę, jednak zablokowana tam Lalflet. Nie, to była Adamek, tak, Adamek i piłka w rękach Cetna i ona rozpocznie teraz od bramki. Tak, tu było dobre zagranie Lefeld. Próbowała zagrać do Adamek na lewe skrzydło, niestety, ale Polki teraz w środku przejmują nasze reprezentantki. Nie, to serbki, musimy uważać. Majstrowicz podała tutaj do Filipowicz, ta jednak niedokładnie, Polki przejmują na lewej stronie, a dokładnie Ewa Pajor walczy tutaj z Damjanović. Przeprosiły się teraz zawodniczki i od rzutu wolnego rozpoczną oczywiście serbki. Demjanović, rzutka w pole karne, łapie piłkę Katarzyna Kiedrzynek i ona rozpocznie teraz na lewo do Wiankowskiej. Do Wos. Do środka niestety serbki przechwytują na środku i teraz to one atakują. Uwaga, prostopadłe podanie, teraz dogranie na lewą stronę do Majstrowicz. Majstrowicz przejęcie jednak piłki przez Matysik. Matysik długi wykop, ale serbki znowu wybijają piłkę, przejmują ją i one teraz Mijatrowicz. Mijatrowicz nie dobiegła do tego podania zawodniczka reprezentacji Serbii.
deszczowe tychy. Już Katarzyna Kędrzynek ustawia sobie piłkę. Na pewno będzie daleki wykop w 12 minucie meczu. Niebawem nie, jednak dogranie do WOS na lewą stronę. WOS rozgląda się do Wiankowskiej. Wiankowska skrzydłem do Lefeld. Lefeld na środek. Teraz długie podanie próbowała tutaj zagrać Pawolek. I Polki mają piłkę, jest strzał z dystansu, obrona i dobitka. Nie, nie, ten strzał to był Padilla, uderzała. Tak mi się tutaj wydaje. Tak, Padilla z dystansu uderzyła. Reprezentantka Polski, mamy rzut rożny z lewej strony boiska. Padilla ustawia piłkę w narożniku. Czy znów to będzie krótkie rozegranie? Nie, tym razem będzie dośrodkowywała. Nie, jednak będzie takie same rozegranie. Tak mi się wydaje. Nie, jednak pokazuje, że będzie dośrodkowanie Padilla. Chociaż tam Grabowska jest też. Jest dośrodkowanie i jest wybicie. Serbek Demjanović daleko wysłała, wybiła to piłkę Serbka. Padilla z rzutu z autu z lewej strony Polki. Nie, jednak oddała to piłkę Wiankowskiej. Wiankowska, Pajor, Pajor do Wiankowskiej. Wiankowska, dośrodkowanie w pole karne, Serbek. Tam Padilla, nie, tam interweniowała dobrze Slowicz w zespole serbskim i zażegnała to niebezpieczeństwo i wysłała piłkę na rzut rożny dla naszej reprezentacji. Padilla tam do narożnika zmierza. Grabowska również, czy znowu Polki zdecyduje się na takie rozegranie krótkie? Nie, to jest jednak rzut z autu, więc nie, zmiana. Grabowska do Padilli, Padilla dośrodkowanie w pole karne, Serbek, Pajor mija się z piłką, mijają się Polki, uwaga, Serbki przejęły to piłkę we własnym polu karnym. Jednak jest tutaj przerwanie akcji przez naszą zawodniczkę, a dokładnie przez Lefeld. Starła się tutaj z oczywiście Demjanović i piłka dla Serbek. Serbki rozpoczną od faulu. Rozpoczynają Serbki od faulu. Demjanović. Demjanović na lewą stronę, do grania do Mijatrović. Przerwała to Matysik wszystko faulem, jednak nasza reprezentantka Frajtović, nie, to rozpocznie jednak Cankowicz. Cankowicz z lewej strony, będzie dośrodkowanie w nasze pole karne w 15 minucie gry. Polska-Serbia 0-0. Cankowicz dośrodkowie w nasze pole karne, wybijamy piłkę, ale jeszcze trafiła ta pod nogi Serbki, uwaga, ależ uderzenie, no tutaj Filipović pokusiła się uderzeniem lewą nogą, no i piłka przeciała koło prawego słupka Katarzyny Kędrzynek. I Katarzyna Kędrzynek teraz rozpocznie od bramki. Tak, ależ Filipović, niebezpieczne to uderzenie z początku wyglądało. Ziemiewicz do Matysik. Grabowska niestety przejmują tam. Serbki na aut, z autu rozpocznie nasza reprezentacja. Matysik z autu. Grabowska do środka, do Padilli. Teraz Polki cofają, przerzut na Wiankowskiej, na prawą stronę Wiankowska, lewą stroną Wiankowska dograła tutaj, dobre dogranie, teraz Pajor ma piłkę, Ewa Pajora i gol!
jest jednak bramka dla reprezentacji Polski w 16 minucie. Polska obejmuje prowadzenie 1-0 z reprezentacją Serbii. Tak, Ewa Pajor przejęła tutaj tą piłkę. Takie dość dogranie i... Czyli to nie była bramka samobójcza. Tak, Frajtowicz strzela bramkę samobójczą. Polska prowadzi 1-0. Frajtowicz, strzelczynią bramki samobójczej, tym samym Polska prowadzi w Tychach 1-0 w Lidze Narodów Kobiet. Rozpoczynają już Serbki. Serbki, tak. Damjanowicz na lewą stronę do Frajtowicz. Frajtowicz straciła tą piłkę. Frajtowicz, Zudzał tu, Frajtowicz rozgląda się daleko do Damjanowicz, próbowała Polki, zgarniają Grabowska, tutaj na środek do Pawolek, Pawolek do Wos, Wos rozgląda się, Wos rozejrzała się, zagrała na, chciała zagrać na lewą stronę do niepilnowanej Padilli, ale przejęły to Serbki, Mijajowicz, dogranie na prawą stronę, teraz Serbki przejść, a jest zablokowana tutaj Serbka, bardzo dobrze już do piłki podbiega Adamek i wybita piłka przez Polki, ale to Serbki rzutu out, tam Iwanowicz, dośrodkowanie, Iwanowicz, jednak ta piłka mija nasze pole karne i wychodzi na rzut z autu. Nasza reprezentacja rozpocznie ta z prawej strony boiska. Matysik będzie wykonywała ten rzut z autu. Matysik. Padilla, oj, niedokładnie pod nogi Damjanowicz do Filipowicz, Slowicz do Filipowicz, Slowicz, Damjanowicz, Frajtowicz, Ilicz, Majtrowicz, przejęcie Polek, długie podanie, a i Ewa Pajor jest teraz z prawej strony, się reprezentantka Polski nazywa Pajor, przełożyła sobie Pajor, tam był faul, będzie to rzut wolny, nie ma jednak faulu, tak sędzina orzekła tego spotkania i ruszają teraz Serbki, uwaga, Cankowicz na lewą stronę do Damjanowicz, uwaga, Damjanowicz lewą stroną broni Kiedrzynek, jeszcze wypuściła to piłkę, ale tutaj za sekurację podbiegła Włos i piłka w rękach Katarzyny Kiedrzynek. 1-0, przypominę, prowadzimy 16 minuty, Frajtowicz, bramka samobójcza i Polki rozpoczynają, Kiedrzynek do Ziemiewicz, do Matysik do Ziemiewicz do Wos cofa piłkę do Ziemiewicz do Matysik do środka, Serbki kasują te podanie, ale Matysik wraca się teraz w nasze pole karne, przejmuje to piłkę i spokojnie Matysik do Kiedrzynek do Wos, nie, jednak się rozgląda tutaj spokojnie, Polki operuje to piłkę, Wos cofa do Kiedrzynek do Wos, wymiana między sobą, Wos rozgląda się, dograła do Wiankowskiej, Wiankowska rusza lewą stroną, Wiankowska straciła to piłkę, niestety teraz Cetiana daleki wykop, ale w środku znalazła się nasza zawodniczka, przerzut,
Na prawą stronę do Matysik, Matysik, co ona tutaj zrobi? Matysik odgrywa do Padilli, Padilla, dośrodkowanie w pole karne, piąstkuje Centia, ale jeszcze piłka wraca do nas blisko, blisko po strzale naszej reprezentantki. Tak, Ewa Pajor uderzała Padilla, to powtórka jeszcze tutaj tej bramki samobójczej, bramki dającej prowadzenie reprezentacji Polski. I wybija Cetinia. Cetinia od bramki Serbki. Cetinia bierze daleki rozbieg i daleki wykop na środek. Tam wygrywają Polki pojedynek główkowy. Pajor do Padilli. Padilla wychodzi. Prostopadłe podanie, ale przejmują to Serbki. Tak. Frajtowicz uratowała tutaj Serbki. I Cetinia od bramki. Cetinia, tak, od bramki do Frajtowicz, wydaleki wykop, tam na lewą stronę Damianowicz, pilnowana, ale jednak faul przez Ziemiewicz faulowała Damianowicz i to będzie rzut wolny dla Serbek, a już Serbki szybko rozpoczęły Ilicz, Filipowicz, Ilicz, Jankowicz, Filipowicz na środek, tam jest Slowicz na prawą stronę do Poliak do Filipowicz, Slowicz do Damianowicz, Ilicz, Filipowicz, Slowicz, Ciankowicz, Damianowicz, Filipowicz, Frajtowicz, Damianowicz, Filipowicz, nie, teraz Ciankowicz na lewą stronę, Damianowicz, połapały się Polki w tym wszystkim, Grabowska wybiła teraz strzał z dystansu, tutaj Poliak zablokowany przez oczywiście Adamek i piłka wychodzi na rzut rożny. Dośrodkowanie z prawego narożnika, ustawiła sobie piłkę Filipowicz. Ona będzie dośrodkowała w 25 minucie gry. Filipowicz. Oj, niebezpiecznie. Padilla wybiła to piłkę. Tak, teraz Pawolek daleko wybija, ale zgarniają piłkę. Poliak rozegrała z Filipowicz. Filipowicz rozgląda się do kogo? Filipowicz na środek. Teraz Frajtowicz na prawą stronę. Szybkie zgranie. Mijatowicz do Damianowicz. Damianowicz oddaje piłkę Filipowicz do Damianowicz. Damianowicz na prawą stronę. Jest tutaj wrzutka. Uwaga, minęła się tutaj. Filipowicz czekała na główkę, żeby tu oddać strzał z główki, minęła się z piłką, a ta piłka zmierzała do bramki naszej niebezpiecznie. Ta piłka mogła wpaść po tym dograniu, ale dobrze. Rozpoczniemy od bramki, a dokładnie Katarzyna Kiedrzynek spokojnie na lewą stronę do Wos biegnie tutaj, nie, jednak oddaje piłkę do Wiankowskiej, Wiankowska cofa momentalnie do Kiedrzynek do Ziemiewicz, spokojnie. Ziemiewicz rozgląda się, ucieka tam Matysik prawą stronę, do niej te podanie było kierowane, jednak piłka wychodzi na rzut z autu i rozpoczynają Frajtowicz, rzut z autu dla Serbii.
Frajtowicz, Filipowicz. Teraz ładnie. Padilla prawą stroną przejęła piłkę. Padilla z prawej strony odbija piłkę od Frajtowicz i mamy rzut rożny z prawej strony. Padilla idzie po piłkę i będziemy mieli rzut rożny. Padilla ustawia już piłkę w narożniku. Podchodzi tam Grabowska. Jednak tym razem to Grabowska będzie wykonywała ten rzut rożny. Grabowska bezpośrednio dośrodkowanie. Kto tam wyskoczy? Niestety nasze zawodniczki minęły się, ale szybko pobiegła tam Wiankowska do lewej strony. Wiankowska, oj, coś tam się stało, ucierpiała Serbka i to niebezpiecznie. Oj, to bardzo niebezpiecznie. Już biegnie tam sztab medyczny. Nie wiadomo, co tam się stało. Bym chciał zobaczyć tutaj powtórkę. Tu jakieś zderzenie było. Tak, zawodniczka serbska wpadła na serbsko. Ale czy to był... Tam Pawolek brała udział w tym starciu jeszcze. Niebawem 28 minuta gry Polki prowadzą 1-0 po golu w 16 minucie samobójczym Frajtowicz. Tak, dwie Serbki się zderzyły. Damianowicz ucierpiała, tak. Slowicz po prostu wyskakując upadła na Damianowicz i tutaj ucierpiała Serbka. Mamy teraz krótką przerwę. No, zeszła tam za linię boczną. Zawodniczka mocno ucierpiała. No, dochodzi do siebie jeszcze Damianowicz. Rozpoczynają z autu Serbki. Damianowicz już wchodzi na plac gry ponownie. Polki przejęły teraz Pajor. Padilla na prawą stronę. Uderzenie. Matysik fenomenalnie broni. Cetnaja jednak. Ładne uderzenie Matysik. Serbki rozpocznę z autu. Nie, to Polki rozpoczną z autu. Matysik z prawej strony boiska. Matysik do Grabowskiej, Grabowska do Matysik. Matysik niestety przejmuje teraz Damianowicz. Damianowicz daleko, ale wprost pod nogi Matysik. Matysik rozgląda się. Matysik do Ziemiewi, do Wos, Wos do Wiankowskiej. Wiankowska na lewą stronę. Wiankowska tam na środek do Lefelt, niedokładnie jednak zbierają to Serbki, teraz Serbki w ataku. Poljak na środek do Filipowicz, przejmuje tutaj Monityowicz, Frajtowicz do Demianowicz, długa piłka na lewe skrzydło, Demianowicz walczy z Demianowicz na środek, ta piłka zagrana, przejmuje Lefelt daleko, długa piłka do Ewy Pajorewa, Pajor walczy z Slowicz, przegrywa ten pojedynek Slowicz do Damianowicz. Na środek do Filipowicz, do Cankowicz, do Damianowicz dostała to piłkę, Damianowicz na prawe skrzydło do
Iwanowicz schodzi tutaj lewą stroną, Iwanowicz. Dobrze, wybijamy tą piłkę. Pawolek wybiła tą piłkę po tym dośrodkowaniu. Iwanowicz w 31 minucie. Tu jeszcze Wiankowska wślizgiem starała się, no teraz z prawej strony Serbki, Cankowicz będzie dośrodkowywała. Cankowicz, uwaga, dośrodkowanie. Zlowicz, wychodzi Kiedrzynek, pewnie łapie piłkę w ręce nasza bramkarka. I to Polki zaczną teraz od bramki szybko wyrzut piłki do Matysik. Teraz Pawolek na lewą stronę. Aj, niestety nie udało się nam, ale połapały się Polki. Nie przejęła tej piłki Adamek, ale piłka wraca do nas ostatecznie. I wędruje do Katarzyny Kiedrzynek. Katarzyna Kiedrzynek do Zieniewicz do Matysik. Matysik, wrzutka. No niestety niedokładnie. Piłka wędruje do Cetna i bramkarki serbskiej. I to ona teraz rozpoczyna. Do Slowicz do Poliak. Do Slowicz zagrywa na prawą stronę. Nie, no jednak jest dobrze. Cankowicz wyszła z tego. Nie, Cankowicz straciła tą piłkę. Ewa Pajor oddaje. I to my z lewej strony Polki będą rozpoczynały. Jest rozpoczęcie, ale nie przejmuje tutaj Damianowicz prawą stronę. Uwaga, Damianowicz, jest jednak powrót naszej reprezentacji, a dokładnie Pawolek. I teraz spokojnie włos do Zieniewicz. Do Grabowskiej, Grabowska do Zieniewicz, teraz Matysik traci to, nie, jednak aut dla naszej reprezentacji. Matysik, kogo ona tam poszuka, Matysik do Padilla, prawą stroną Padilla, przedziera się Padilla do Grabowskiej, Grabowska na lewą stronę do Wiankowskiej, Wiankowska goni, to piłkę dogoniła Wiankowska lewą stroną, Wiankowska do Lefelt, zrzutka, Pajor, Adamek w polu karnym, Adamek do Lefelt, do Wiankowska do Lefelt wypuszcza Grabowska do Lefelt, teraz Wiankowska do Grabowskiej, Grabowska do środkowanie. Wyskakuje Ewa Pajor, ale niecelny strzał z główki naszej reprezentantki. Piłka wędruje koło prawego słupka po dośrodkowaniu Grabowskiej. Tak, Ewa Pajor tutaj uderzała. Piłka daleko obok prawego słupka bramkarki serbskiej. Cetnaja od bramki zaczyna reprezentantka. Bramkarka serbki szybko do Demianowicz, daleki wykop lewą stroną, ale to oddanie piłki za darmo dla naszej reprezentacji. Zaczniemy rzutem z autu, Matysik z prawej strony będzie wykonywała wyrzut z autu, Matysik do Padilli, Padilla główko rozegrała to z Lefelt, ale zablokowana tutaj i szybko teraz Serbki. Filipowicz na środek, ale zorientowała się tutaj we wszystkim.
Nasza zawodniczka, ładny rajd w Jankowskiej ze środka, ale nieudany, uciekła jej ostatecznie ta piłka, ale zaczniemy rzutem z autu pod polem karnym. Serbek, Matysik, czy to będzie wrzutka w pole karne? Nie, tu Padilla się pokazuje, nie, Grabowska wybrała, Grabowska przyjmuje. No Matysik do Padilli, czy Padilla dopadnie tej piłki? Nie, Padilla blokowana i przejmują Serbki. I wykop przez Damianowicz. Frajtowicz, tak, ale trzymana była przez Padillę za koszulkę obrończyni reprezentacji Serbii. W 38 minucie Polska prowadzi 1-0 po golu samobójczym Frajtowicz. W 16 minucie tutaj ucierpiała Zieniewicz. Frajtowicz czeka na wznowienie. Pokazuje koleżankom, żeby dalej wyszły. Frajtowicz, to będzie zapewne daleki wykop futbolówki. Czy tu Filipowicz, podbieganie Frajtowicz, daleko, ale Polki tutaj kasują. A dokładnie Pawolek wybija to piłkę na rzut z autu. Teraz Serbki z prawej strony będą miały swój rzut z autu. Frajtowicz już ma piłkę w dłoniach. Frajtowicz pokazuje tutaj, do jednak piłka do Damianowicz, wędruje Damianowicz, trzymana tutaj przez Zieniewicz i Zieniewicz ukarana w 38 minucie gry, żółto kartko, nasza reprezentantka, tak, trzymała tutaj Damianowicz, ta nie miała żadnego ruchu i sędzina tu pokazuje Zieniewicz, co wyklucza ją w następnym meczu, będzie pauzowała za kartki Zieniewicz. Nie będzie mogła skorzystać z usług tej zawodniczki, nasza pani trener. I tutaj Serbki zaczną od rzutu wolnego. Już Cankowicz przygotowana tutaj, aby wykonać dośrodkowanie lub bezpośrednio uderzyć na bramkę Katarzyny Kierzynek. Jeszcze tu sędzina cofa nasze zawodniczki. Co zrobi Cankowicz? Jak to rozwiąże Serbki, tam Filipowicz czeka na dobieg, tak mi się wydaje, też tak może być rozwiązane. Nie, Cankowicz bierze teraz kroki, odmierza niczym z Cristiano Ronaldo. Cankowicz, ostre dośrodkowanie, Polki wybijają to, ale jest tu zamieszanie w polu karnym. Nie, piłka jednak wędruje tutaj. Poliok, uwaga, i niestety nie ma bramki. Już widziałem tą piłkę, że wpadnie do naszej bramki. Już to widziałem i chciałem powiedzieć, że będziemy mieli remis, ależ mieliśmy tutaj szczęścia, miały nasze reprezentantki. Tak, tutaj ta piłka wróciła, wybicie Matysik, Poliok dośrodkowała, a tam uderzenie z główki i nie wpadła ta piłka, minęła. I dobrze, teraz my mamy w posiadaniu tej piłki Matysik na lewą stronę do Adamek. Teraz Lefelt do Padilli, Padilla prawą stroną, Padilla zwód, Padilla na środek do Pawolek, Grabowska pokazuje, żeby dograć tu do niej piłkę, Grabowska z lewej strony, piłka wędruje w pole karne, Pajor jeszcze próbowała przejąć, nie, teraz Filipowicz do Frajtowicz, Damianowicz. Uwaga, próba teraz, dobrze, już Polki zażegnuje to niebezpieczeństwo. Wos do Wiankowskiej, Wiankowska do Kiedrzynek do Zieniewicz do Wos. Do Kiedrzynek. Teraz Polki prawą stroną. No i Serbki przejmują. Filipowicz. Do Damianowicz. Zieniewicz.
Przejmujemy Grabowska, prostopadła piłka do Pajor, Pajor sam na sam, Pajor, 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 jest 2-0, piękne wykończenie Ewy Pajor, posłała piłkę w prawy róg, poczekała na rozwój sytuacji i 2-0 Polki prowadzą w 41 minucie, Ewa Pajor, ależ bramka, piękne. Pięknie ta akcja była rozegrana przez reprezentację Polski. Do, można powiedzieć, bramka do szatni. Ewa Pajor nie dała bramkarce szans. Tak, piękne dośrodkowanie. Ewa Pajor przejmuje tutaj tą piłkę. Tylko poczekała, poczekała i piłkę umieściła w lewym rogu. Zachowała zimno krew, poczekała do końca. Nie miała szans tutaj bramkarka reprezentacji Serbii. Uwaga, Cjankovic. Cjankovic, bo już tu wznowiły Serbki. Clović. Damjanović. Damjanović do Clović. Clović. Clović daleko, Damjanović do Ivanović. Ivanović traci tą piłkę i Polki rozpoczną rzutu z autu. Piękne to podanie Paworlek tam było do Ewy Pajor. Uwaga, Polki. Adamek. Piłka dla nas, 43 minuta gry. Polska prowadzi 2-0 z Serbią. Polki rozpoczną rzut wolny. Wiankowska do Woz, Woz do Zieniewicz, Zieniewicz do Matysik, Matysik na środek do Grabowskiej, Grabowska powstrzymywana, tutaj trzeba wracać, oj niebezpiecznie Zieniewicz, Matysik pilnuje Damjanović, Damjanović próbowała wrzucać, ale Zieniewicz blokuje ją i z prawej strony z rzutu rożnego. Prezentacja Serbii. Już do narożnika zmierza tutaj. Zawodniczka Serbii. Cjankovic. Cjankovic. Dośrodkowanie. Uwaga, wyskoczyła tutaj. Niebezpiecznie Clović w górę, ale tu już Ewa Pajor przejmuje. Nie, Serbki jednak przejmuje teraz na środku. Poljak. Poljak. Cjankovic. Cjankovic do Damjanović. Damjanović przewracana. Nie, to była, przepraszam, Mirjatović. Zieniewicz tutaj wygrała ten pojedynek, to jednak Mijatović faulowała Zieniewicz i Zieniewicz teraz rozpoczyna 45. minuta gry. Polska prowadzi 2-0. Minuta doliczona do tego podstawowego czasu gry Polki. Zieniewicz. Zieniewicz. Do Woz. Woz. Woz do Wiankowskiej, Wiankowska. Padilla teraz znalazła się tu. Na lewej stronie boiska. Rozpoczęły Serbki. Clović, Poljak. Przejęcie. Polek, uwaga. Ewa Pajor ładnie tutaj Polki. I strzał. I jeszcze. Dobitka, no niestety nieskuteczna tutaj, ładnie Lefeld rozegrała tu, proszę zobaczyć, Grabowska,
Pajor, Lefeld uderza, broni, bramkarka serbska i jeszcze raz dobitka i obrona. I rzut rożny w 46. minucie gry. Padilla podchodzi do lewego narożnika, tam już Grabowska też jej asystuje. I rzut rożny dla reprezentacji Polski. Padilla, dośrodkowanie, Pajor. Jeszcze, ależ ładne uderzenie z przewrotki tutaj naszej zawodniczki. Jeszcze, ależ Matysik przymierzyła. Blisko prawego spojenia ta piłka. Tam był blisko, była naprawdę. No, Polska prowadzi 2-0 do przerwy z Serbią. Pierwsza bramka dla Polski padła w 17 minucie, ale to była bramka samobójcza. Frajtowicz to strzelczynio oczywiście bramki dla reprezentacji Polski. I Ewa Pajor w 42 minucie na 2-0. Żółte kartki w 7 minucie otrzymała Damianowicz. W ekipie serbskiej, a w ekipie polskiej w 38 minucie Zieniewicz otrzymała tą żółtą kartkę. Mamy teraz przerwę. A jak inne wyniki? Liga A Europy Kobiet. Niemcy Walia 1-1 do przerwy. Włochy Hiszpania 0-0. Austria Portugalia 0-0. 35 minuta gry. Szwecja Szwajcaria 5 minuta gry 0-0. O 19 mecz Norwegia Francja. O 20:30 Islandia Dania. O 20:45 Anglia Belgia. O 20:45 Holandia Szkocja. Liga B Kobiet. Bośnia Hercegowina wygrała z Czechami 1-0. Grecja pokonała u siebie Ukrainę 2-1. Przerwa w meczu Finlandia-Chorwacja, gdzie Finlandia prowadzi 1-0. Przerwa w meczu Polska-Serbia, oczywiście 2-0 dla Polek. 34. piąta minuta spotkania Rumunii ze Słowacją 0-0. Węgry 22. minuta gry z Irlandią Północną 1-0. 18:45 Irlandia-Albania i 20. Białoruś-Słowenia. Tak to się prezentuje. Wyniki. Polska na prowadzeniu, w tej chwili 9 punktów, 3 mecze, 3 wygrane.
grupie mamy oprócz Serbii Grecję i Ukrainę. Więc tak to się przedstawia. My czekamy na drugą część spotkania meczu Polska z Serbią. Mecz rozgrywany w Tychach, przypomnę. Dla kibiców, którzy może teraz dołączyli, by oglądać ten mecz, czyli to przed telewizorami, czy u mnie podczas transmisji. No, po pierwszej połowie oczywiście Polki prowadzą tutaj studio. Tutaj wywiady. Wywiadu udziela tutaj Matysik, Sylwia Matysik, obrończyni reprezentacji Polski. I po meczu zobaczymy, mam nadzieję, że z pozytywnym wynikiem zejdziemy do szatni. Mówisz, że musicie kilka rzeczy poprawić, co na przykład? Na pewno niebezpieczne są te długie piłki na Damianowicz, na zawodniczkę chyba jedną Monachiu. Musimy mieć cały czas na nią uwagę i ją mieć pod kontrolą, bo na pewno ona tam w tych akcjach ofensywnych Serbek stwarza tam przewagę i jest groźna. Powodzenia w drugiej. Dziękuję. Jest 2-0, jest dobrze, ale rzeczywiście kontrolę trzeba będzie utrzymać. Myślę, że tam potem Serbki po straconej pierwszej transakcji potrafią grać w NBA i kiedy wytrzymywał się i konstruował bardzo fajne akcje na naszej połowie. Myślę, że odpowiedziałyśmy bardzo dobrze i kilka razy postraszyłyśmy Serbki. Przede wszystkim zmusiłyśmy nie do błędów i potem w końcówce, że tak powiem, pierwszej połowy naprawdę świetne akcje wykonał Polek. W roli głównej Ewa Pajor, nie jesteśmy zdziwieni, ale nasza kapitan rzeczywiście to nie jest jedyny plus naszej reprezentacji przed przerwą. No tak, scenariusz wymarzony, bo ten mecz się świetnie dla nas rozpoczął po błędzie Serbek, ale potrafiliśmy to wykorzystać. Ewa to jest profesor, świetnie wykończyła tę drugą sytuację i bardzo dobrze, bo wiemy, że jedno bramkowe prowadzenie to jest trochę mało, ale ja bym pochwaliła, tak jak mówisz, cały zespół, zwłaszcza też tutaj linię obrony, bo one mają naprawdę sporo pracy. Wiktoria Zieniewicz, no niesamowite pojedynki z Jovanną Damianowicz, tu bym jednak trochę zaapelowała do Polego wsparcie dla tej młodej naszej stoperki, bo ona wiele pojedynków wygrała, ale były też trudne momenty, gdzie Kasia Kiedrzynek musiała ratować. W TVP Sport stawiamy kropkę, jesteśmy w naszej aplikacji mobilnej i na stronie tvpsport.pl. Zapraszamy także oczywiście Państwa na drugą połowę tego meczu. No, zaraz, za chwilę druga część, druga połowa tego meczu. Thank you.
No i przenosimy się, proszę Państwa, na stadion do tych, na drugą część spotkania meczu Polska-Serbia Ligi Narodów B kobiet. Oczywiście Polki prowadzą 2-0 do przerwy z Serbkami. Po bramkach w 16 minucie Frajtowicz i w 42 naszej kapitan Ewy Pajor rozpoczynają tą drugą połowę Serbki. Tak, rozpoczynają Serbki. Przerzut Poliak na środek, przejmują Polki. Jest przerzut na lewą stronę, jednak przerwany przez Serbki rzut z autu dla reprezentacji Polski. Spokojnie Wiankowska do Adamek. Adamek niestety traci tą piłkę, ale jest przejęcie, odzyskanie. Wiankowska, Filipowicz do Damianowicz. Uwaga, prawą stroną teraz Iwanowicz. Iwanowicz i brawo, brawo. Tutaj Zieniewicz w ostatniej chwili blokuje ten strzał i piłka wychodzi na rzut rożny dla reprezentacji Serbii. Niebezpieczny to był atak prawym skrzydłem i już tutaj Cyjankowicz ustawia piłkę w narożniku i będzie dośrodkowanie w pole karne naszej reprezentacji. Muszą mieć nasze zawodniczki na baczności. Cyjankowicz, wrzutka w pole karne. Uwaga, jest wybicie tutaj przez Zieniewicz, ale to Serbki przejmują i szybko do prawej strony. Cyjankowicz z pierwszej piłki, jednak Polki zażegnują to, jednak Serbki odzyskują na środku, Filipowicz tam dogranie, Polki przejmują, spokojnie. Jednak nie, tutaj Poliak przejmuje to piłkę, Poliak do Cetnaja do Ilicz do Slowicz do Cyjankowicz, dalekie podanie do Demianowicz do Filipowicz i dobrze tutaj wybija piłkę Adamek, ale nie, to Serbki naciskają, Serbki teraz mają piłkę, uwaga Demianowicz. Cyjankowicz, Ilicz i faul, nie, Polki przejmują piłkę, jest podanie, nie, teraz Serbki środkiem, tam ucierpiała zawodniczka serbska, tutaj teraz Polska faulowana na środku Mlefeld przez Slowicz, tam Demianowicz ucierpiała. Teraz to Lefeld powalona tutaj przez Slowicz, nasza reprezentantka. Tak, faul na środku pola karnego. Na środku boiska, przepraszam bardzo. I to Polki rozpoczną od rzutu wolnego w 49 minucie spotkania Ligi Narodów B. Zieniewicz. Spokojnie tutaj odegrała do Pawolek. Pawolek na lewą stronę do Adamek. Jednak nie doszło te podanie Serbki. Cyjankowicz. Dobrze, Wiankowska. Cofnęła do tyłu. Wiankowska. Do Woz, do Kiedrzynek. Kiedrzynek do Zieniewicz. Chciała daleko na środek, ale niestety przejęły to Serbki. I one teraz, Slowicz, Poliak rozgląda się, Poliak.
jednak tam dograła do Slowicz na lewą stronę. Brawo tutaj Matysik. Skasowała te podanie Pawolok tam też. Pawolek, jest przejęcie przez Polki, bliski przejęcia, Adamek prostopadła, piłka do Pajor walczy tam, walczyła, naciskała na Damianowicz wybiła to piłkę bez wahania na rzut z autu dla naszej reprezentacji w 50. minucie spotkania. Polki rozpoczną rzutem z autu z prawej strony boiska. Padilla już oddała tu piłkę do Matysik do Grabowska. Aj, dośrodkowanie w pole karne, ale jest przejęcie i dogranie tutaj do Wiankowska, wrzutka w pole karne. Bronią tutaj się Cyjankowicz przejęła to piłkę, Cyjankowicz we własnym polu karnym, Cyjankowicz nie wie dokładnie co zrobić, podała na lewą stronę do swojej koleżanki, jest przejęcie pole na środku boiska, jeszcze tutaj ślizgiem, ale to będzie niestety faul na Cyjankowicz, Grabowska faulowała Cyjankowicz. Serbki, Cyjankowicz na lewą stronę do Damianowicz do Cyjankowicz chciała do Filipowicz, niedokładnie, Wiankowska wybija to piłkę, przejęcie Pajor cofnęła tutaj Adamek na prawą stronę, Polki cofają, Wos przy piłce, Woz do Wiankowskiej, Wiankowska na lewą stronę tutaj do Adamek niestety tracimy piłkę, przejęła Filipowicz, a i chciała ładnie dograć, Polki się, dobrze tutaj Grabowska na lewą stronę do Adamek cofnęła tutaj, Pawolek przepuściła to piłkę do Wiankowska na prawą stronę do Matysik, jest Grabowska, przejęła to piłkę na środku boiska, Grabowska przy piłce, Grabowska jest przerzut na lewą stronę do Adamek przyjmuje, Adamek na lewej stronie jest spalony, lot gwizdany niestety, offside przez sędzinę boczno. I to zaczną od bramki Serbki. Tak, minimalny spalony tutaj. Już Serbki. Hajna Damianowicz do środka do Filipowicz ma tam Iwanowicz po lewej stronie. Nie zdecydowała się zejść do środka. Oddała do Cyjankowicz. Cyjankowicz, tutaj Damianowicz, po prawej stronie Damianowicz, dośrodkowanie w pole karne, wybijamy, nie, piłka wraca, jest out, po wybiciu Pawolek, Damianowicz, teraz z autu rozpocznie Poliak, z prawej strony będzie wrzutka w pole karne, czyli też krótko tu rozegrają Serbki. Poliak, Cankowicz, Pawłowicz, wymieniły się Cankowicz w polu karnym, Cankowicz, wyłożenie piłki, Wos, dobrze, zażegnała to niebezpieczeństwo nasza obrończyni, jest przejęcie piłki przez Ewa Pajor, teraz lewym skrzydłem, Ewa Pajor przedziera się tutaj, Ewa Pajor, zobaczymy co ona tutaj zrobi, jest dośrodkowanie niestety niecelne, ale jest przejęcie na środku boiska, no niestety teraz to Cyjankowicz, prostopadłe takie podanie, ale dobrze tutaj się zachowała. Nasza zawodniczka. I będzie pierwsza zmiana w naszej reprezentacji, widać przygotowana tutaj do wejścia, uwaga, Wiankowska niedokładnie do Adamek i to Serbki rozpoczną rzutem z autu, Poliak,
Rzut z autu Poliak do Filipowicz, Filipowicz do Poliak, Filipowicz, Poliak, wrzutka, uwaga, Demianowicz i to jest spalony na całe szczęście. Ta bramka nie została uznana i wchodzi, schodzi z boiska Lefeld. A wchodzi za nią Kozak z 8 numerem. I zmiana w Lianicz, ale już Polki. I ładne teraz, ładna próba tutaj. Prostopadłego podania do Kozak, jednak Kozak nie doszła do tej piłki. Teraz Cetnaja, Slowicz. Cjankowicz, Filipowicz, Filipowicz i Frajtowicz, Demianowicz, jest przejęcie przez Polki, Grabowska. Niestety tracimy. Grabowska, nie, Filipowicz, dobrze, Wiankowska, no i Serbki, Ilicz. Uwaga, lewą stroną dośrodkowanie. Bardzo dobry powrót tutaj Zieniewicz. Jeszcze ucierpiała. Była nasza zawodniczka. W 57 minucie meczu Polska prowadzi z Serbią 2-0. Rozpoczynają Polki. Zieniewicz do Kiedrzynek cofa. Tą piłkę Katarzyna Kiedrzynek ustawia sobie tą piłkę, będzie na pewno daleki wykop przez naszą bramkarkę. No, zobaczymy. Tak, raczej tak. Kiedrzynek, tak, daleko ta piłka wędruje na środek boiska, tam Ewa Pajor jednak przegrała pojedynek główkowy, odzyskujemy piłkę, Ewa Pajor próbowała tam dograć na prawą stronę. Jednak nie udało się do Padilli. I Kozak i jest rzut rożny, wywalczyła Kozak. Ona zmieniła Lefeld, przypomnę. I teraz rzut rożny. Do narożnika zmierza Padilla i ona będzie teraz wrzucała z lewej strony narożnika. Ale rozegranie krótkie z Grabowską. Grabowska, nie Padilla, wrzutka w pole karne. Dobrze tam skakała do główki Włos, ale niestety Cetnaja rozpocznie od bramki. Szybki przerzut Cetnaji na prawą stronę do Poliak na środek. Teraz na lewą stronę Serbki. Ilicz, Filipowicz, teraz dogranie na lewą stronę do Frajtowicz, wyblokowana tutaj przez Wiankowską, piłka do Padilli, Padilla do Matysik, dobrze, mamy rzut z autu. Polki, Kozak, na lewą stronę do Pajor, teraz lewą stroną Ewa Pajor, co ona zrobi, dogranie na środek, aj szkoda, Adamek, nie udało jej się przejąć tej piłki do końca i piłka wraca do Serbek, Cankowicz, Slowicz, Filipowicz,
Damianowicz, Matysik, Wos, Zieniewicz, Wos, Wiankowska, Wiankowska do Wos, Wos, Wos do Zieniewicz, Zieniewicz na pra... nie, jednak Zieniewicz cofa do Kedrzynek, Kedrzynek do Wos, Wos, Wos daleki wykop piłki pod pole karne, nie, przejmuje tutaj Damianowicz na lewą stronę, teraz Filipowicz wypuszczona, do, teraz Filipowicz, Filipowicz, uwaga, niebezpiecznie, Iwanowicz, Iwanowicz, prawą stroną, Iwanowicz, dośrodkowanie i łapie Katarzyna Kiedrzynek spokojnie tą piłkę po dośrodkowaniu z prawej strony Poliak. Posiadanie piłki 52-48 reprezentacji Polski w 61 minucie meczu. Piłka wychodzi na rzut z autu, Polki rozpoczną. Wiankowska, Wiankowska do... Kozak, Kozak przejmuje na środku, Kozak na prawą stronę do Matysik, Matysik do Padilli, Padilla, Padilla, Padilla do Grabowskiej, Grabowska do Wiankowskiej, Wiankowska, Grabowska, Pajor, Pajor. Paweł Lek, teraz dośrodkowanie Wiankowskiej nieudane. Ale jest przejęcie na środku. Przejmuje tutaj Paweł Lek, odgrywa do Zieniewicz. Paweł Lek na prawą stronę do Padilli, Padilla jeszcze goni, to piłkę nie dobiegnie Padilla, ale Frajtowicz jeszcze nabija chyba naszą reprezentantkę, tak, i piłka wychodzi na rzut z autu dla Serbii. Z lewej strony boiska rozpoczną Serbki. I przejęcie Grabowskiej, Grabowska z Kozak, Grabowska wypychana, Grabowska poszukała tutaj Adamek, Adamek chciała zgrać kratko piersiowo tutaj do Ewy Pajor, nie? Teraz wybija Poliak na rzut z autu. Wiankowska, rzut z autu z prawej strony. Wiankowska, ach, we wszystko wmieszała się tam Iwanowicz, wybija piłkę na rzut z autu i ponownie z prawej strony Wiankowska. Wiankowska, kogo to poszuka, poszukała. Teraz Grabowska cofnęła do Zieniewicz, 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 do Wos, Wos, Wos na lewą stronę. Do Wiankowskiej przecina te podanie jednak Wlinajcz, ale już Polki, Grabowska, Grabowska do Adamek, Adamek do Wiankowskiej, Wiankowska w pole karne, wybijają Serbki, one teraz wychodzą z kontrą, do grania na lewą stronę Damianowicz, Damianowicz ma po prawej, Filipowicz też do niej podaje, właśnie Filipowicz prawą stroną już wchodzi w nasze pole karne, Filipowicz minęła naszą zawodniczkę, ależ tutaj i ofiarna interwencja Wos w ostatniej chwili, bo nawinęła tutaj pięknie Filipowicz. I Włos w ostatniej chwili, tak, nie trafiła po prostu Pawolek w tym ślizgiem.
Filipowicz ją minęła, uderza i tutaj ładnie zablokowana ręka przy ciele WOS, więc nie ma mowy o rzucie karnym potencjalnym dla Serbek. WOS, przepraszam. Uwaga, dośrodkowanie, oj, oj. I teraz Filipowicz pomyliła się, teraz Polki z kontro, Grabowska daleki wykop, ale tutaj w sam raz pod nogi. Uwaga i ponownie teraz Cjankowicz, Poliak, boczną siatkę na szczęście, reprezentantka Serbii, boczną siatkę, 66 gry, Polska prowadzi 2-0 Serbią, Katarzyna Kedzinek. No, przygotowuje się wróbel do wejścia 10 numerem w reprezentacji Polski. Druga zmiana się szykuje. Kedrzynek. Daleki wykop na środek. Teraz granie główko do Padilli. Padilla przejmuje. Padilla prostopadło do Pajor. Pajor schodzi tutaj pole karne. Pajor uderza niestety wprost bramkarkę Serbii. Ale jeszcze przejęcie. Jeszcze strzał Adamek. Adamek zablokowana teraz przez Ilicz. I jeszcze Polki próbowały odzyskać. Nie będzie rzut wolny, czy Grabowska tutaj ucierpiała? Tak, Padilla ładnie tu wypatrzyła, dograła do Pajor. Pajor rozpędzona, niestety uderzyła w sam, wprost bramkarkę i tutaj Adamek powtórzyła to samo. No też chyba Pajor miała trudno tutaj pozycję, można powiedzieć. Adamek też nie za czysto miała, ale oddała ten strzał. Będzie rzut wolny. I schodzi z numerem 21 Adamek. A wejdzie z numerem 10 wróbel. Rzut wolny dla reprezentacji Polski z lewej strony boiska. Dośrodkowanie i go, o Jezu, ależ tu było blisko. Pawolek, zostało jej tylko, żeby skierować tą piłkę do bramki. Niestety udało się, nie udało się. Padilla jeszcze próbowała strzelać, przejmują Polki. Kozak na prawą stronę, dośrodkowanie, wybija, oj, czy tam nie było zatrzymane, dobrze, Wiankowska z lewej strony, nieudane. Tak, tutaj bliskie Polki były zdobycia bramki na 3-0. Dobre dośrodkowanie Grabowskiej. Tutaj blisko była Pawolek. Cetnaja będzie wykopywała tą piłkę. Cetnaja na lewą stronę. Frajtowicz daleko. No Polki tutaj walczą o przejęcie, nie? Serbki cofają tą piłkę. Wybicie, jest przejęcie na środku. Wróbel starała się tu biec. Niestety, uwaga, teraz z prawą stroną niebezpieczny atak. Poliak. Wróbel ją tu pilnuje niestety. Cofnięcie tu do Ilicz. Ilicz do Slowicz. Slowicz na lewą stronę. Uwaga. Demianowicz, Filipowicz, Wróbel. Przegrała jednak ten... Nie, jednak to faul Filipowicz na Wróbel. Tak, bezpardonowe wejście Filipowicz. W 70 minucie. Woś, Kozak na prawą stronę.
Grabowska niestety nie przejęła. Cetnaja na lewą stronę. Filipowicz w walce z Pawolek. Niestety przegrała Polka tą walkę, ale tutaj brawo, ładnie odczytała tutaj Wiankowska oczywiście, a tutaj Pajor, niestety przewróciła się Ewa Pajor, przejmują Serbki, Cankowicz, Frajtowicz, Ilicz. Frajtowicz, tutaj Zieniewicz walczy z Cjankowicz na lewą stronę, uwaga, ależ tutaj zejście i strzał, ojojoj, niebezpieczny tutaj był strzał. Iwanowicz, która zeszła tu... na lewą stronę, uderzyła i piłka minęła lewy słupek Katarzyny Kiedrzynek, tak. Woś daleko na środek szukała tam wróbel. Poliak rzucał tu z prawej strony boiska. Uwaga, Damianowicz, Filipowicz, Jankowicz, jest piękne przejęcie Matysik, która się porwała tutaj. Matysik poszukała wróbel do kogo? Do Kozak, Grabowska, Pawolek, Zieniewicz, Padilla, oj, faulowana moim zdaniem tu nasza reprezentantka. A nie, to tak, Padilla, dobrze mówiłem. 72 minucie gry. Faulowana przez Ilicz. Padilla czy Grabowska? Kto będzie wykonywał ten rzut wolny dla naszej reprezentacji? Padilla. Padilla podnosi tutaj rękę. Padilla czy Grabowska? No nie wiemy, zobaczymy, zaraz się przekonamy już. Padilla jednak miękko w pole karne. No i tam Jankowska główkowała. Gdyby mocniej to piłkę skierowała, to kto wie. Czyli nie byłoby bramki trzeciej, ale teraz Cetnaja rozpoczyna szybko tutaj do Damianowicz. Damianowicz teraz Poliak. Teraz dogranie na lewą stronę. Wlianicz. Jest przejęcie. Oj, faul tam jednak. Faul. Faul Matysik. Na Filipowicz. Nie, na Wlianicz. Przepraszam, Wlianicz. Faulowana. Wianicz. Z Polki. Aj, blisko przejęcia wróbel, ale nie, to Serbki teraz przejmują piłkę. Musimy się mieć na baczności. Serbki, Kozak z Filipowicz. Kozak blisko wywalczenia. Grabowska jeszcze tam walczyła z Filipowicz. Nie, Filipowicz odzyskuje Cjankowicz. Cjankowicz do Ilicz, teraz Słowicz na prawą stronę do Damianowicz, ale ucierpiała tu
Wiankowska, nasza reprezentantka. Ale już chyba wszystko dobrze. To chwilowe. 75. minuta gry, prowadzimy 2-0 z reprezentacją Serbii. Rzut sędziowski w tym przypadku. Filipowicz do Demjanowicz. Demjanowicz się urwała. Demjanowicz i umieściła piłkę niestety przy krótkim słupku i to jest bramka kontaktowa w 75. minucie. Gry urwała się tu lewą stronę boiska i strzeliła przy lewym słupku, przy krótkim słupku i pokonała Katarzynę Kiedrzynek. I to jest bramka kontaktowa, no. Muszą się Polki teraz mieć na baczności. Ładna akcja Serbek, Polki przysnęły tu, tak, proszę zobaczyć, puszczona została tutaj. Puściła ją Pawolek i niestety przy krótkim słupku pokonuje Katarzynę Kiedrzynek. I to jest bramka kontaktowa dla Serbek. One teraz ruszą na pewno. Za nim muszę. Uwaga, Cetnaja. Tu jeszcze będą aż dwie zmiany w reprezentacji Serbii widać, ale spokojnie. Poliak, uwaga, znowu do tej Damianowicz, przepuszczanie do Poliak, no i dobrze Wiankowska tam się we wszystko wmieszała, ale to będzie rzut rożny dla reprezentacji Serbii. Z lewej strony boiska. Już Cjankowicz zmierza tutaj do narożnika, by wykonać ten rzut rożny dla reprezentacji Serbii. Cjankowicz, uwaga, odegranie niebezpiecznie tam i co tutaj, ojej, Lilić uderzała i będzie drugi rzut rożny, tym razem z prawej strony boiska. Tak, Ilić uderzała i tutaj intuicyjnie Matysik postawiła, wyciągnęła nogę i Cjankowicz teraz dla odmiany z prawej strony boiska. Tam już się Blagocewicz rozgrzewa przy linii bocznej w reprezentacji Serbii. Filipowicz, Ilić tam czekała na główkę, teraz uwaga, piłka wraca, nabita tutaj Ewa Pajor, trochę ucierpiała nasza zawodniczka, odczuła te uderzenie przez Poliak, ale już jest wszystko dobrze, znawiają, teraz będzie zmiana, Milowiewicz i Blagocewicz, Skodzi, Frajtowicz, strzelczyni bramki samobójczej na rzecz Polek, Kazanio, Blagocewicz, Dragojewicz. I zeszła z numerem 20. Filipowicz, w niej miejsce Miliariowicz. Filipowicz. Oj, Demjanowicz, uwaga, niebezpiecznie Demjanowicz, brawo, tutaj wybijamy piłkę, dokładnie Grabowska na rzut rożny lewej strony, uwaga, znowu dośrodkowanie, Cjankowicz, będzie krótkie rozegranie, tak się decydują na to, Cjankowicz do Poliak, czyżby tak to rozegrały? Nie, Cjankowicz bezpośrednio wybijamy piłkę, ale jest przechwyt Serbek i Cjankowicz z prawej strony, Cjankowicz na środek, uwaga Mijaliowicz, oj niebezpiecznie, piłka się odbija jeszcze, Pawolek na rzut z autu lewej strony boiska.
80. minuta się zaczęła, no niebezpiecznie się robi nerwowo w polu karnym naszej reprezentacji. Cankowicz, nie, oddała piłkę do Ilicz, do Demjanowicz. Polki o tam powstrzymały jednak, ale jest tutaj wrzutka. Słowicz, nasze pole karne, uwaga, niebezpiecznie. Dobrze, Polki przejmują teraz prostopadłe podanie, ale co z tego będzie, Ewa Pajor w pojedynku? A i tutaj wzięły ją Serbki w kleszcze, dokładnie Słowicz, Demjanowicz. I Ewa Pajor nie miała szans, kapitan naszej reprezentacji, ale to Serbki, Cjankowicz. Padilla przegrała pojedynek teraz lewą stroną. Serbki, uwaga, Iwanowicz w polu karnym broni Kiedrzynek. Iwanowicz próbowała tam... przedrzeć się, tak. Tutaj tak, Słowicz i tak jak mówiłem, Damjanowicz powstrzymywały Ewę Pajor. 81. minuta, tutaj akcja jeszcze raz, Iwanowicz prawą stroną. Teraz Polki po prawej stronie, tutaj na środku Kozak przejmuje na prawą stronę do Padilli, chciała niestety, ale jest ta piłka u Padilli, Padilla do Grabowskiej, niedokładnie Serbki, uwaga. Serbki. Przejęcie Polek Padilla, ale nie ma no kogo, Cantaja łapie to. Piłkę spokojnie, Serbki, Ilicz. Jankowska podała tam Kozak, niestety Pajor straciła, ale jest cofnięcie. Pani sędzia wraca do tej sytuacji w 83. minuta gry. Ewa Pajor była faulowana przez Ilicz. I dośrodkowywać będzie Grabowska. Grabowska i wybija tutaj Wlanicz. Nie, to była tak, Wlanicz wybiła piłkę na Damjanowicz, przepraszam, na rzut rożny i Grabowska zmierza do narożnika, żeby wykonać. Tutaj kolejna zmiana szykuje się w reprezentacji Polski z numerem 23. Achcińska wchodzi za Grabowską. Achcińska za Grabowską. 84. minuta meczu. Polska-Serbia 2-1. Bramki Frajtowicz. W 16. minucie Pajor. W 42. I Damjanowicz. W 75. Padilla, dośrodkowanie i wyskoczyła tutaj. Oczywiście Achcińska, Serbki, 85. minuta gry, chciały tutaj w lewą stronę. Uwaga, Serbki, teraz przejęcie, dogranie do Iwanowicz. Do Iwanowicz, dogranie do
Cyjankowicz, Kozak, nie, to Matysik z Cyjankowicz walczyła. Serbki wywalczyły rzut rożny. Uwaga, Cyjankowicz będzie dośrodkowywała. Muszę Polki tutaj dobrze pilnować w obronie. Cyjankowicz i nad bramko Serbki. 86. minuta gry. Prowadzimy 2-1 z Serbią. Przypominam Państwu, Katarzyna Kiedrzynek już ustawiła sobie piłkę. Zaraz będzie tutaj daleki wykop. Achcińska, Kiedrzynek, Wróbel niestety narzucał tu dla Serbek. Uwaga, oj, bardzo dobrze tu z poświęceniem Wiankowska, bo Poliak tam się przedzierała. Uwaga, Demjanowicz, nie popełnić błędu. Dobrze, rzut z autu dla Serbek. 87. minuta gry. Pawłorlek wybiła to piłkę. Ilicz, Poliak. Próbowała cofnąć do Ilicz. Polki przejmują, nie? Serbki, uwaga. Slowicz do Demjanowicz. Winajicz. Pawolek wybija piłkę na rzut z autu. 87. minuta gry. Uwaga, dośrodkowanie. Achcińska zgarnia to piłkę. Achcińska do Kozak. Kozak przewracana na środku boiska, jest faul. Posiadanie piłki 51-49 dla reprezentacji Polski. Tak, odpychana Kozak z tyłu. Woś. Achcińska, Kozak. Achcińska. Kozak. Matysik, faulowana. 88. minuta meczu. Zienkiewicz na prawą stronę do Woś. Woś do Wiankowskiej, Wiankowska do Achcińskiej, Achcińska do Woś, Woś. Oj, przejęcie, niebezpieczna sytuacja i nie, ależ tutaj mieliśmy dużo szczęścia. Uwaga, Milicz, Kozak, Ilicz, Kiedrzynek, 89. minuta gry. Kiedrzynek do Woś, Woś szuka tutaj Wróbel przyjęła, ale odskoczyła jej ta piłka. Ale jeszcze jest tutaj Achcińska do Kozak. Kozak cofnęła do Pawolek do Matysik na do Padilla do Matysik. Matysik wygrała ten pojedynek. Matysik do Padilli, Padilla. Co zrobi Padilla do Matysik? Matysik do Pawolek. Pawolek cofa do Woś, Woś nie zastanawia się, oddaje piłkę Pawolek traci piłkę na środku Serbki z kontratakiem. Uwaga, przerzut na prawą stronę, co sił tam gna Serbka. Uwaga, brawo, tutaj Wiankowska zastawiła się, a
to Poliak tutaj atakowała. A tutaj tak. Tutaj ten zablokowany strzał po strzale Ilicz. Piękne wejście Zienkiewicz i uratowała nas przed stratą gola. Ale rzut rożny. Cyjankowicz, 90. minuta. Cyjankowicz, rzut rożny dla Serbek. Cyjankowicz. Uwaga ponownie, Cyjankowicz. Ojej, jest piłka w rękach Katarzyny Kiedrzynek. Mamy tutaj szczęście. Tam Slowicz próbowała swoich sił. Ale ta piłka jednak się odbiła tutaj od Matysik i niebezpiecznie zmierzała śliska murawa i przyspieszyła ta piłka. Kiedrzynek jednak była na posterunku. Katarzyna Kiedrzynek tutaj dalekim wyrzutem do Woś. Woś nie zastanawia się, na środek tam przedłużenie przez Kozak. Pcha się tu wróbel, Kozak jeszcze do Padilli, Kozak. Jeszcze tutaj Polki 3 minuty sędzina doliczyła, ale brawo, Archcińska, teraz Wiankowska. Już upłynęła minuta z tego doliczonego czasu gry, więc jeszcze zostały 2 minuty. Polska prowadzi 2-1 z Serbią. Uwaga, Filipowicz faulowana niepotrzebnie przez tutaj naszą reprezentantkę Filipowicz, nie, Cyjankowicz, przepraszam, Cyjankowicz, będzie dośrodkowanie, no chyba tak. Cyjankowicz. Cyjankowicz, dośrodkowanie w pole karne, dobrze, Kozak wybija to piłkę, biegnie Ewa Pajor bliska przejęcia, teraz Polki, Archcińska rusza środkiem, Archcińska piłka zmierza do Padilla odgrywa do... Aj. Spalony. 92. minuta, tam wróbel już biegła z to piłką, zabierała się. I dlatego ja też się zawahałem tutaj, ale sędzina jednak pokazała spalony. 92. minuta gry, Polska Serbia 2-1. No był minimalny spalony, uwaga, Demjanowicz prosto w Kiedrzynek, to mogła być sytuacja na 2-2, ale Katarzyna Kiedrzynek nie skapitulowała po tym strzale. Demjanowicz. No dobrze, że ta piłka bardziej tak w naszą, z kierunku naszej bramkarki. Teraz Kiedrzynek daleko, mądrze na środek. Archcińska, Kozak, oj traci Kozak. Teraz ile sił wraca jeszcze do środkowania Serbek, ale to trzeba wybijać. Wiankowska nie zastanawia się. Kozak, oj. Nie będzie faulu Polki, szybko podanie do Pajor, czy dobiegnie do tej piłki? Tak, dobiegła, opanowała ją Pajor. Niestety za długo, ale jeszcze tutaj wróbel strzelała, ale to już chyba nic z tego nie będzie. Chyba wygrały Polki ten mecz. Jeszcze Serbki, myślę, że to będzie koniec meczu. Polska wygrywa w Lidze Narodów B 2-1 z Serbią. Oczywiście w 17 minucie samobójcza bramka Frajtowicz, Polska obejmuje prowadzenie. Później bramka Ewy Pajor po świetnym podaniu Grabowskiej. Tutaj piękne podanie prosto padło. Ewa Pajor przejęła tę piłkę sam na sam. Pokonuje oczywiście bramkarkę Serbii. 2-0 do przerwy dla Polski. W drugiej połowie bramka Damjanowicz w 76 minucie i
i dużo później tutaj Serbki atakowały Polki, były w opałach, ale jednak to Polki ostatecznie wygrywają w tym spotkaniu 2-1. Żółte kartki po stronie Serbii, Damjanowicz w 7 minucie, 38 minucie Zieniewicz, zmiany. W 55 opuściła boisko Lefeld, za nią weszła Kozak, w 68 minucie Adamek opuściła boisko, za nią weszła Wróbel, w 84 boisko opuściła Grabowska, za nią weszła Achcińska. Po stronie Serbii Mijatrowicz opuściła boisko w 55 minucie, na placu gry pojawiła się Vlanić. W 78 minucie Frajtowicz opuściła boisko, weszła Blagojewicz i w 78 również Filipowicz opuściła boisko, a weszła za nią Milejowicz. A jak się układa tabela po tym meczu? Polska 9 punktów, Serbia 6 punktów, Grecja 3 punkty, Ukraina 0 punktów. Najlepszą strzelczynią jest Ewa Pajor, 4 bramki oczywiście. Więc tak to wszystko się prezentowało. A co w innych spotkaniach? Zaraz zobaczymy, jakie inne wyniki. Liga Narodów, grupa A oczywiście, dywizja A, Niemcy, Walia 5-1, 95 minuta gry, Włochy, Hiszpania, Hiszpanki 1-0 prowadzą, Austria, Portugalia, Austria 2-0 z Portugalią, Szwecja ze Szwajcarią 1-0, 52 minuta gry, 41 minuta gry, Norwegia, Francja, Francuzki prowadzą 1-0, 20:30 mecz Islandia, Dania, 20:45 Anglia, Belgia, 20:45 Holandia, Szkocja. Liga Narodów, dywizja B, kobiet, Bośnia, Hercegowina, Czechy 1-0, Grecja, Ukraina 2-1, Finlandia, Chorwacja 3-0, Polska, Serbia 2-1, Rumunia, Słowacja 83 minuta gry 0-0, Węgry, Irlandia Północna 69 minuta gry, Węgierki prowadzą 1-0 i Irlandia, Albania, przerwa, Irlandki prowadzą 2-1, o 20 rozpocznie się mecz Białoruś, Słowenia i tutaj Liga Narodów, dywizja C, Macedonia Północna przegrywa u siebie z Kosowem 2-0, Łotwa wygrała z Mołdawią 5-0, Wyspy Owcze z Azerbejdżanem przegrały 2-1, Litwinki z Gruzją zremisowały 2-2, Cypr z Czarnogórą przegrał 2-0, Estonia 4-1 wygrała z Armenią, Luksemburg w 11 minucie gry remis z Turcją i o 20 mecz Malta, Andora. Tak to wszystko się prezentuje. Polska wygrała w Lidze Narodów w dywizji B z Serbią 2-1. Za transmisję dziękuję serdecznie. Piotr Krajewski z kanału PK Sport. Do zobaczenia, do usłyszenia.